będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w drugą niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego. I dzisiaj nie tylko Ewangelia, ale cała liturgia Słowa Bożego zachęca nas do współpracy z łaską Bożą. Ale żeby podjąć współpracę z łaską Bożą, to liturgia nam podpowiada, co należy zrobić. W pierwszym czytaniu z Księgi Samuela słyszymy, jak Samuela woła Pan Bóg i po kilku wezwaniach rozmawia z Helim i Heli mówi, że jak będzie Cię ktoś wołał, to odpowiedz, sługa Twój słucha. I to czyni Samuel. Mówi do Pana Boga, mów Panie, bo sługa Twój słucha. I od tego momentu Pan Bóg bierze w opiekę Samuela. W psalmie śpiewamy, chcę pełnić Twoją wolę, Boże, przychodzę pełnić Twoją wolę. Znamy to z modlitwy pańskiej. Niech się stanie Twoja wola, nie moja. Drugie czytanie mówi nam o zjednoczeniu. Apostoł Paweł mówi nam o zjednoczeniu z Chrystusem. Kiedy się zjednoczymy z Chrystusem, Duch Święty zamieszka pośród nas. Kiedy jest takie zjednoczenie? Na Eucharystii, na modlitwie, ale w sposób szczególny na Eucharystii, kiedy to przyjmujemy ciało Pańskie do swojego serca. I w końcu dzisiejszy fragment Ewangelii o powołaniu apostołów, pierwszych apostołów, którzy chcą zobaczyć, gdzie mieszka Jezus. Jezus mówi, chodźcie i zobaczcie. I oni idą. Idą, choć tak naprawdę nie wiedzą, co ich spotka. Nie wiedzą, na co mogą liczyć, ale idą, bo uwierzyli słowu Pana Boga. Czyli zobaczcie, po pierwsze, dzisiaj Ewangelia mówi nam o słowie. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Drugie, wypełnić pragnę Twoją wolę, nie moją. Po trzecie, zjednoczenie z Panem Jezusem, zjednoczenie z Panem Bogiem. I to wszystko prowadzi do tego, że kiedy Chrystus powołuje, kiedy Bóg powołuje, to jesteśmy gotowi pójść za Nim. Pójść od początku, od początka do końca. Od początku do końca pójść za Chrystusem. Kochani, tego właśnie sobie życzmy, abyśmy słuchali Słowa Bożego, mieli zjednoczenie z Chrystusem, pełnili wolę Bożą, a przede wszystkim odpowiedzieli na Jego powołanie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli. Pozdrawiam z Panem Bogiem.